Ścieżka rowerowa łącząca Stare Czarnowo i Kołbacz ze Szczecinem już gotowa i oficjalnie otwarta. W sobotę, 19 października, przecięta została wstęga. Liczne grono cyklistów przejechało 9-kilometrową trasę. To szczególny czas dla gminy Stare Czarnowo, albowiem oddajemy w ręce użytkowników drogę rowerową łączącą gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin. To jest pierwsza droga rowerowa wybudowana w gminie Stare Czarnowo, a było to możliwe dzięki wsparciu finansowemu, które otrzymaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach ZIT Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, którego jesteśmy członkiem. To jest wspólna inwestycja z miastem Szczecin. 250 metrów drogi rowerowej, która jest ponad 9-kilometrowa, biegnie po terenie miasta Szczecin. Jest to nasza wspólna inwestycja, również dofinansowana przez miasto. Po przecięciu wstęgi około 200 rowerzystów wyruszyło w drogę nowo otwartym szlakiem. Trasa prowadzi przez kompleks leśny, którym uczestnicy wyprawy dojechali do Kołbacza. W tej miejscowości organizatorzy zaplanowali przystanek przy dawnym klasztorze Cystersów. Historią tego miejsca przybliżyli ksiądz proboszcz Andrzej Sowa i prezes Stowarzyszenia Spichlerz Sztuki Radosław Palus. A później nastał protestantyzm, część kościoła została zamieniona na spichlerze, na letnią rezydencję książąt pomorskich. Po krótkim przystanku rowerzyści pojechali dalej. Po przejechaniu 3 km wyprawa dotarła do Starego Czarnowa, gdzie na Orliku zorganizowano metę i piknik dla wszystkich uczestników rowerowej przejażdżki. Przyjemna trasa. Każdy da sobie radę, poleca pani wszystkim? Tak, oczywiście. I mały, i duży, i starszy, i młodszy, wszyscy sobie poradzą. Bardzo się cieszymy z każdej takiej inicjatywy. A proszę powiedzieć, poleca pani wszystkim tę trasę rowerową? Każdy da sobie radę? Proszę pana, wszyscy poradzą. Takie dzieci tutaj jadą. No, w każdym bądź razie jest bezpiecznie. Wśród rowerzystów była również Magdalena Majik, zastępca dyrektora Biura Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, która uważa, że budowa ścieżki rowerowej była strategicznym i przemyślanym projektem. Zintegrowane inwestycje terytorialne to jest taki specyficzny instrument, który funkcjonował w ramach, czy funkcjonuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i spośród wszystkich członków w ramach naszego stowarzyszenia wybieraliśmy najbardziej strategiczne projekty, strategiczne inwestycje, które właśnie mają wspierać mobilność miejską i przemieszczanie się mieszkańców. Ścieżka jest ścieżką jednolitą, jednorodną, przebiega od granic gminy miasta Szczecin do gminy Stare Czarnowo przez bardzo ładne obszary. Krajobrazowo bardzo wysoko je oceniam, a jednocześnie łączy również z miejscowością Kołbacz, która jest no, bardzo ważnym miejscem na terenie gminy Stare Czarnowo. Warto wybrać się na przejażdżkę rowerem po nowej ścieżce rowerowej i odwiedzić Stare Czarnowo oraz Kołbacz. Zachęca do tego wójt Marzena Grzywińska. Korzystajcie z tej drogi. Jest ona na tyle bezpieczna, że można się po niej poruszać zarówno całymi rodzinami, a ja się cieszę, że mogłam w końcu zrealizować właśnie marzenia mieszkańców, którzy tak długo prosili o tą inwestycję. Koszt inwestycji wyniósł prawie 5,5 miliona złotych. Otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego unijne dofinansowanie to ponad 4 miliony 600 tysięcy złotych.